Poranek w domu pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej. W takich warunkach się śpi. W zeszłym roku tak samo to wyglądało. Dostałem solo po prostu, taki pokój wieloosobowy. Piątkę. No i tak, pościel jest. Chociaż testowałem teraz przykrywanie się, no, teraz tego nie pokażę. Wczoraj był ciężki dzień, może dzisiaj. Jak to wygląda w praktyce? Testowałem rozkładanie, rozpinanie śpiwora do postaci takiego jak gdyby quiltu. W takich warunkach jak chce się człowiek. Ja tutaj spałem po prostu na tej cienkiej kołdrze. Pod nią jest tak naprawdę chłodno. Chłodne są te mury, chociaż na zewnątrz już otwierałem okno, jest po prostu fantastyczna pogoda. Fantastycznie ciepło z rana nawet. No i w takich warunkach, tu są takie grube mury i są bardzo zimne, jest po prostu w pokoju chłodno. Człowiek nawet w krótkim rękawku, tak jak teraz jestem, nie czuje się komfortowo po prostu. Jest po prostu bardzo chłodno. Dłoni mam na przykład zmarznięte. No tak to wygląda. Stoliczek. Ale jest wszystko, czego trzeba. Szafa, są wieszaki, które można wyciągnąć to do przesuszenia. Niestety jest tu też bardzo ciemno. I tutaj tak wygląda. W przedpokoju umywalka. To jest bardzo fajny taki multiwieszak. Świetnie się na nim suszy rzeczy. Tutaj, jak widać, zapas wszystkiego, co potrzebne. Toaleta. I prysznic. Może to pominę. Nic ciekawego. Działać działa. To jest najważniejsze. A. Niestety jest to też tutaj bardzo ciemno. W zasadzie w ciągu dnia bez tej słabej lampeczki. Bardzo słaba. No. Nie jest dosyć jasno. Na przykład gdyby ktoś chciał coś poczytać. Generalnie, no tak to tutaj wygląda, lepiej wyjść na zewnątrz. A ja co? Jak co rano? Moje ulubione śniadanie liofilizowane. Czyli konkret z mięsem po prostu i tak, z kurczakiem. Fajny taki smak dosyć, no i kubał herbaty. Szybkie podładowywanie telefonu. Częściowo już spakowany plecak, tam tylko na łóżku szczoteczka i pasta do zębów. A wszystko to omówię trochę później. Może jak będę miał tak jak dzisiejszy dzień, no tylko że później jest 8:42, o 9:00 mam nadzieję wyruszyć. Niestety musiałem czekać, bo żeby się rozliczyć, tutaj recepcja już wczoraj była nieczynna. Muszę zapłacić po prostu na miejscu i tak to wygląda, że po prostu muszę czekać do 8:30, tak czy siak. No. Także idealnie dojeść, dopić, umyć ząbki, dopakować plecak i mogę ruszać w trasę. Dzisiaj do Jureczkowej, udało mi się załatwić wczoraj agro. Także fajnie. Nie będę musiał kombinować. Ani iść dalej. Za to wycieczka do sklepu będzie prawdopodobnie. Za rozeznających życiowe powołanie, aby słysząc głos Chrystusa, nie bali się stać ziarnem, które musi obumrzeć, aby wydać plon obfity. Ciebie prosimy. Tak właśnie wygląda dom pielgrzyma od frontu. Tu jest jadalnia. Nie skorzystałem wczoraj, tak było za późno. A ja idę jeszcze pod wieżę widokową. Tutaj jak od tyłu się do kościoła idzie. Jest taka wiata z paleniskiem i punkt widokowy z wieżą. Na Pogórze Przemyskie, tak jak tutaj tablica mówi. No, ja bym się tam nie pchał.
Wiadomo, lęk wysokości to nie jest to obudowane, to jednak nie dla mnie atrakcja. Tak to wygląda, chyba lepiej będzie jak zoom zrobię aparatem. Płasko, po prostu płasko i dużo zieleni. Nie ma tam zbyt wielu górek. Tam jest wzgórze Żytne z wiatą, do której dojście było z dwóch stron w zeszłym roku przynajmniej jeszcze zagrodzone tabliczkami, że to jest teren prywatny i że nie wolno wchodzić, no jakieś tam tego typu cyrki. A właśnie mnie tam minęli turyści rowerowi, rowerzyści. To jest ciekawe. O, tak jakby się rozdzielili, dziwne. Ktoś tam jednak podjeżdża. Widzę jednego z rowerzystów na tej ścieżce. A, źle pokazuję. Na tej ścieżce tutaj. A jeden podjeżdża. Tam. Powyżej. Biała koszulka. Tutaj tak jakby nowa droga była zrobiona. Ona była bardzo słabo zaznaczona. Teraz tutaj też przeorali trochę drogę. Tą, którą idę. Tam było ciężko w ogóle złapać znaki. Dalej to jakaś tyczka była. O, jednak się rowerzysta drugi cofnął. Też wjeżdżają. Ostatni rzut oka na Kalwarię Pasławską, na wzgórze z klasztorem. Żegnamy się. A tutaj widok chyba na częściowo jeszcze polskie doliny i w zasadzie chyba góry to już po stronie ukraińskiej. A ja tutaj mijam Żytne. Po prawej stronie tabliczki nadal są, że teren prywatny, że jestem zabroniony. Niech sobie ogrodzą jeszcze to płotem, a najlepiej zlikwidują, bo to jest kompletnie tutaj zbędne. Szlak prowadzi tędy, potwierdzone. Dwa znaki spotkałem. Także nie wiem, jeśli ktoś tutaj miał problemy logistyczne, to naprawdę słabo się rozglądał. Generalnie tutaj tymi trawami nie trzeba iść. Te znaki są tak namalowane, że da się je dostrzec tutaj z tej strony. Z tej strony po drodze ubitej. Tu jest, nie powiem, dosyć to ciekawe. Niepomalowana, nieodmalowana od wieków chyba. Tutaj ten skręt, czyli za znakiem w lewo odbicie. Tam dalej poszedłem i jest strzałka. Znaczy jest, przepraszam, jest ta tyczka. Tutaj w zasadzie zejścia jako takiego nie ma. Albo jest bardzo mocno utrudnione. Tu jakieś szuwary. No gratuluję pomysłu temu, kto to tutaj znakował. O, proszę bardzo. Tam jest tyczka. Czy jakieś tu szury dosłownie posiadają te pola i nie pozwoliły pewnie poprowadzić tutaj wzdłuż tej drogi. Przynajmniej tutaj w tym przebiegu, jaki widziałem, tego szlaku. No zobaczymy co dalej. Idę w takim razie tutaj. Chcę zobaczyć jak najwięcej znaków po prostu. Nie, żebym tutaj nie chciał przejść, ale chcę zobaczyć jak najwięcej znaków, którędy tutaj to faktycznie zostało poprowadzone. No i proszę bardzo, tu jest tyczka. Tutaj obok droga. Tamta wiata. Ja idę tutaj na to drzewo. Zobaczymy gdzie dalej prowadzi ścieżka. No i tak, pod tym drzewem też wieki nieodmalowany znak. Szlak tutaj faktycznie prowadzi. Ja muszę zaraz się nakierować na
właściwy, znaczy obrać właściwy kierunek na właściwą ściechę, ale tutaj chyba odbija to lekko w lewo. No i iść w kierunku Arłamowa. Jeszcze długa trasa przede mną, ale tam jest ściecha na razie na Paportno, tam do cmentarza przybyłej wsi. Trochę kłopotów nawigacyjnych, oczywiście z pomocą przed GPS mapa. Byście się zastanawiali, no nie zmienia się kierunku jak ten, jak nie ma faktycznie takiej strzałki, zresztą mapa tak samo pokazała z GPS-em. Nie ma stamtąd spod tego drzewka charakterystycznego tutaj, tego, gdzie jest ostatni znak, widocznego tego znaku, który tutaj jest, od tej strony za to. Trzeba się kierować właśnie tak, po prawej stronie, idąc stamtąd, to po prawej stronie jest taka linia wyznaczona przez dwie brzozy. To nie idzie się na brzozę, tylko na lewo jest takie drzewko troszeczkę inne. I przypuszczam, że tu przecięcie jest takie, że idzie się potem na tamtą brzozę. Kolejną, która jest najdalej widoczna, ale jeszcze na tym mniej więcej pierwszym planie. Tutaj po prawej stronie wyłania się prawdopodobnie ta tabliczka kolejna, czyli od drugiej strony, że zakaz i ten tego. No generalnie chyba dobry kierunek obrałem. Zresztą według nawet śladu jestem na kursie. Dobrze idę. Tu jest też troszeczkę, a nie jest dobrze widoczne tutaj, że tak powiem, trochę niższa ta łąka jest. Jak gdyby może raz tutaj coś przejechał przypadkiem. Może tu kiedyś była droga, a może po prostu ktoś przeszedł teraz, no tak jakimś autem ktoś przejechał. No i generalnie tutaj chyba dalej złapię już normalną ściechę. Tam już nie ma problemu tego typu, tylko tutaj u te łąki. Dowód, trochę tabliczka się odwróciła, ale tam w kierunku Żytnego, teren prywatny, wstęp zbroniony. No, ja mówiłem o tych tutaj drzewkach. Jak gdyby koncepcja jest dobra. To mnie właśnie zastanowiło, że tutaj tą drogą tak naprawdę do tej drogi powinien dojść. Koncepcja słuszna. Trzeba się dalej udawać na... O, nie widzę tak dobrze. Niestety za mocne słońce. Tutaj taki krzak, taka kępa. Takiego krzaka gęstego. I chyba to jest właściwa nitka. Tam po prostu od tego iść sobie i w kierunku na krzaka. Niestety wszystko to są łąki. No trzeba tutaj dojść do tej drogi. Taki realnie ostatnia taka szansa na zrobienie panoramki. Tutaj na to całe pasmo Arłamowa. O, tutaj piękne chmurki. Piękna pogoda. Trzeci raz już mi się udała. Super. Tutaj tyczka widoczna. Jakbym się dobrze rozejrzał na lewo od tego krzaka, to spod tamtych drzew po prawej stronie, no to może bym zobaczył tą tyczkę. W złych warunkach niestety to jest niemożliwe. No ale dobrze, że tutaj jest potwierdzenie jakieś. Zaraz ta tyczka to się obali. O, lecę dalej, tam w dół. Tam już Ukraina. Pięknie jest. Te chmurki. Cudowne. Cmentarz we wsi Paportno. Byłej wsi, oczywiście.
tutaj niestety takie właśnie trawy wysokie, jak tu byłem na przykład rok temu, było to jeszcze bardziej zarośnięte. Tu na szczęście jeszcze ktoś przetarł ścieżkę, tutaj zupełnie nie wiadomo było, jak iść i w co się wdepnie ewentualnie. No to mamy taki duży krzyż. A tutaj kilka nagrobków. Jakieś oderwane tablice, pozostałości. Tabliczek. Tutaj niestety, no tutaj będzie coś widać. Też niestety nie. Krzyże. Tabliczki. Zarośnięte. Wszystko mocno zarośnięte. Cały cmentarz zarośnięty niesamowicie. Sporo powalonych takich mniejszych drzewek. Widać, że tu ludzie jacyś chodzili. Jeszcze rzut okiem na tereny wsi. Widać słupy elektryczne. A tam widać zakręt. W tym miejscu będę najbliżej granicy z Ukrainą. Nie będę szedł tam przy trójstyku. Ten fragment pomijam na rzecz innych ciekawszych miejsc. Także Karpacki tam będzie. A tam tak naprawdę się jest najbliżej, bo się idzie po granicy pomiędzy Wielką Rawką a właśnie Trójstykiem, tak? Generalnie tutaj będę już odbijać i długa droga w kierunku Aromowa. Nie wiem, ile to jest, już półtorej godziny czy dwie, zobaczymy. Idę tą monotonną trasą. Ha. A tu takie słupki z solą za jakiś czas. Pomyślałem od razu o kim? O Rafale z szybkich podróży. To jest coś dla niego chyba. Można co kilkaset metrów sobie polizać. Co prawda to nie krowka, ale fajny. Fajny punkt. Przynajmniej coś z tego jest. Sole mineralne uzupełniać. Pozdro szybki. Okej, okay, idziemy dalej. A tutaj zaraz za Lizawką, może ostatnim dzisiaj tutaj,
znana już i lubiana tabliczka. A tutaj nie widać, tam będzie za tym zakrętem zaraz, przed chwilą to widziałem, tam będzie taka ambona z takimi oczkami. Zawsze mnie rozwala to, jak z jednej strony jest uwaga niedźwiedź, po drugiej stronie szlaku nie ma. Na wejściu i na wyjściu co innego. Może niedźwiedzie są niebezpieczne tylko jak się idzie z tej strony od Arłamowa. Z tamtej strony idą prawdziwi turyści z reguły częściej niż od Arłamowa pewnie. Ci niedzielni z hotelów. Tutaj mijam taki ładny kierunkowskaz. Jeden szlak, początek szlaku na Kopystankę. A drugi kierujący w tą stronę na Chówniki przez Kalwarię. Kropa jest, podobno fajny szlak. A tutaj się troszeczkę chmura psująca atmosferę pojawiła, ale mam nadzieję, że z tego dzisiaj nie będzie padać. A ja w tą stronę. Tuż przy odbiciu na Arłamów, gdzie asfalt oczywiście odbija. Jeszcze takie łączki. Też małe braki w oznakowaniu. To jest chyba nawet znak Arłamów. Ja doszedłem już do Jureczkowej. W takich pięknych okolicznościach. Tutaj może z lekkim hałasem, bo tu jest bardzo dużo aut. Jedzie na Arłamów. Trafiłem do takiego, na taki fajny przystaneczek. Zaraz będę szedł w kierunku tam. Nie wiem, czy tam jest centrum Jureczkowej, czy tam, ale ja idę w prawo od Arłamowa, od tej drogi, która tutaj zjeżdża. No i tyle.